Dworczyk potwierdza. Polska przyjmie uchodźców, minister Michał Dworczyk. Polska przyjmie 500 Afgańczyków. W ramach Solidarności Sojuszniczej Polska przyjmuje 500 Afgańczyków, którzy współpracowali z NATO w Afganistanie, poinformował szef KPRM Michał Dworczyk. 50 z nich zostanie w Polsce, natomiast pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do krajów docelowych, wyjaśnił. W ramach Solidarności Sojuszniczej Polska, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przyjmuje 500 Afgańczyków, którzy współpracowali z NATO w Afganistanie. 50 z nich zostanie w Polsce, natomiast pozostali w ciągu 3 miesięcy wyjadą do krajów docelowych, powiedział szef KPRM Michał Dworczyk. Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, kontrolę nad dużą częścią kraju, a także stolicą, Kabulu, przejęli talibowie. Państwa Unia Europejska i NATO zorganizowały ewakuację swych obywateli oraz swoich współpracowników z Afganistanu. Z końcem sierpnia zakończyła się wojskowa misja w Afganistanie. Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywała się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL, LOT, ewakuowani dostawali się do Polski. Pierwszy samolot z osobami ewakuowanymi wylądował w Warszawie w środę 18 sierpnia, a sama misja ewakuacyjna potrwała około tygodnia. Ostatecznie ewakuowano wszystkich 6 obywateli Polski, którzy zwrócili się do MSZ oraz kilkuset afgańskich współpracowników polskich służb. Polska ewakuowała także współpracowników państw sojuszniczych oraz instytucji międzynarodowych, w tym pracowników Międzynarodowego Funduszu Walutowego.